Michał Nowak, zapraszam na sport. Do sporej niespodzianki doszło w Szczecinie. Moja Radomka Radom pokonała lidera Tauron Ligi Grupy Azoty, Chemika Police. Mecz w Szczecinie, gdzie swoje spotkania rozgrywa Chemik, był debiutem w roli pierwszego szkoleniowca Radomki dla Jakuba Głuszaka, który wcześniej był drugim trenerem zespołu. W ostatnich dniach zastąpił zwolnionego Stefano Mikoliego. Z powodu urazu mięśniowego w pojedynku z Chemikiem nie mogła zagrać podstawowa rozgrywająca Marta Łyczakowska. Zastąpiła ją Angelika Gajer, która rozegrała bardzo dobre spotkanie. Pierwszy set padł łupem Radomki 25-21, a dwa kolejne wygrał Chemik w obu przypadkach 25-20. W czwartej odsłonie Radomianki znakomicie grały szczególnie blokiem. Zwyciężyły do 23 i doprowadziły do tiebreaka. Decydująca partia właściwie od samego początku toczyła się po myśli Radomki, która wygrała do 11 i w całym meczu 3-2. Co ciekawe, Radomka jest dopiero drugim po ŁKS-ie Komerskonie Łódź, zespołem, który w tym sezonie pokonał lidera tabeli Tauron Ligi Grupy Azoty Chemika Police. Dla Radomianek była to 8 wygrana w sezonie. Obecnie w tabeli Radomka jest na 6 miejscu. Enea Czarni Radom doznali kolejnej 15 już porażki w sezonie 2023-24 plus ligi. Tym razem przegrali 0-3 z Trefem w Gdańsku. Mecz w Gdańsku był dla Czarnych drugim spotkaniem w rundzie rewanżowej fazy zasadniczej plus ligi. Podopieczni Waldo Kantora w dalszym ciągu są na samym dnie tabeli i mają na koncie zaledwie 6 oczek. Zdecydowanym faworytem był Trefl, który zajmował przed tym pojedynkiem 6 miejsce. Dwie pierwsze partie przebiegały zgodnie z przewidywaniami. Trefl zwyciężał wysoko do 18-16. W trzecim secie Czarni się przebudzili, prowadzili nawet 19-16, ale po raz kolejny w tym sezonie nie potrafili postawić kropki na D. Trefl odrobił stratę i przechylił szale zwycięstwa na swoją korzyść, wygrywając 25-22 i w całym meczu 3-0. Dla Radomian była to już 15 porażka w sezonie 2023-24 plus ligi. Hydrotrack Radom po skutecznej pogoni pokonał Żaka Koszalin 93-90. Podopieczni Roberta Witki do meczu z Żakiem Koszalin podchodzili po dwóch zwycięstwach z rzędu i chcieli tę serię podtrzymać. Początek spotkania jednak toczył się pod dyktando koszalinian, którzy po pierwszej połowie prowadzili różnicą 19 oczek, 57-38. Wiedzieliśmy mniej więcej, jaki mają styl grania, że bardziej szukają gry pod kosz, że ten rzut za 3 punkty jest u nich, powiedzmy, nie najlepszą bronią. I dostajemy 11 trójek do przerwy na niesamowitej skuteczności od zawodników, którzy normalnie mają 20% z hakiem, więc to na pewno no, trochę podcina skrzydła takie trafianie przeciwników, bo obrona była taka, jaką ja chciałem, żeby była, a nie działała. Trzecia kwarta to popis Radomian, którzy wygrali 27-8. Świetną skuteczność notował Bartosz Ciechociński, który w tym meczu zdobył 29 punktów. W ostatniej części spotkania emocji nie brakowało, ale ostatecznie to Hydrotrack był górą i zwyciężył 93-90. Druga połowa, na pewno początek był bardzo ważny. Odrobiliśmy część strat i gdy już się zrobiło około 10 punktów, myślę, że już byliśmy świadomi tego, że to może być nie to, że nasze spotkanie, ale że możemy do tego meczu wrócić. I tak też się stało. Trochę nerwów na sam koniec, ale finalnie bardzo się cieszę z takich zwycięstw, gdzie ktoś by spojrzał na wynik w przerwie spotkania, to by prawdopodobnie już by nie śledził wyniku. A my dowiedzieliśmy dobrą grą, wróciliśmy do meczu jeszcze. Potrafiliśmy przechylić szale na naszą korzyść, więc duże gratulacje dla moich zawodników. Dla Hydrotracku było to 11 zwycięstwo w sezonie 2023-24 Bank PKO pierwszej ligi. To wszystko na dziś. Zapraszam na prognozę pogody. Do zobaczenia.